Ja zajmuję się fizyką półprzewodników, to uważam, że metale służą głównie temu, żeby prąd do półprzewodników doprowadzić, a izolatory, żeby on popłynął tam, gdzie trzeba, a nie gdzieś na bok. A naprawdę ciekawe rzeczy robią właśnie półprzewodniki. Ja chcę mówić o przewodnictwie elektrycznym, czymś, co każdy z nas zna, nas spotyka na co dzień, używa i wykorzystuje, i wydawałoby się, że wszystko jest w tej sprawie wiadome. Chcę Państwu powiedzieć, że ostatnie kilka lat przyniosło odkrycie w fizyce materii skondensowanej, której rangi do końca nie znamy, ale ci, którzy to odkryli, myślą, że dostaną Nobla i w październiku włączają radio i czekają. Chwilowo nie dostali. Sprawa jest o tyle sensacyjna, że nikt, ale to nikt nie spodziewał się, że tam coś jeszcze może się zdarzyć. I zaraz będę Państwu chciał powiedzieć, że się zdarzyło. Troszkę metodą porucznika Colombo, nie już Państwo pamiętacie taki serial, powiem od razu, kto jest winien. Otóż zamiast mieć materiał, który albo doskonale izoluje ten niebieski prostopadłościan, albo doskonale przewodzi prąd, metal, przyroda wymyśliła trzecie rozwiązanie. Kryształ, który nie przewodzi w środku, ale przewodzi na powierzchni, i to nie jest złoto napylone, czy pomalowane farbą metalu. To jest coś, co jest zawsze tam. Jak kryształ ten przełupie na pół, te stany tam znowu będą. To jest nowy rodzaj przewodnika prądu, po powierzchni, ale łatwiej niż w metalu, z przedziwnymi właściwościami. I o tym, że takie coś istnieje, powinniśmy wiedzieć od 50 lat, a wiemy od 5. To będzie na końcu jako owoc, taki frukt dla nas. Natomiast, żeby zrozumieć, o co chodzi, musimy czytać tą poezję w języku oryginalnym, musimy się nauczyć języka, czyli struktury elektronowej ciał stałych i sposobów opisu przewodnictwa elektrycznego ciał stałych, które są rzeczami znanymi od pół wieku, i będzie to widać, że mój referat składa się z dwóch części, tej takiej szkoleniowej i tej o najnowszych osiągnięciach. Szkoleniowa będzie czarno-biała, a ta będzie kolorowa, proszę się nie dziwić, ponieważ tamte rzeczy są znane już jakiś czas. Plan jest taki prosty. Chciałem Państwu przypomnieć strukturę elektronową i klasyfikację ciał stałych. Co to jest metal, a co izolator? Gdzie się mieszczą półmetale, a co to są półprzewodniki? Potem będę chciał przypomnieć, jak można sobie wyobrazić opis przewodnictwa elektrycznego w kryształach. Jest model Drudego, znany od dawna. Będę chciał Państwu powiedzieć, co Drude zrobił dobrze, a gdzie nie może być dobrze. I to będzie wymagało pewnej wiedzy o tym, jakie elektrony, o jakich energiach, o jakich pędach naprawdę mamy w kryształach. Okaże się, że nie jest tak wesoło. Ta sama mechanika kwantowa, o której profesor Gajda mówił przed chwilą, mówi nam, że one takie same nie są. W trzeciej części powiem o tych nowych przewodnikach prądu, izolatorach topologicznych. No i mam nadzieję mieć 5-10 minut na opowieść o tym, jak myśmy mają małą swoją cegiełkę do tego dołożyli ostatnio. Głównie po to, żebyście Państwo poczuli, co to znaczy zajmować się taką tematką. Trzeba kryształ wyhodować, robić pewne specjalistyczne pomiary, robić obliczenia i umieć to wszystko razem połączyć. No, zobaczymy, czy się uda. Zaczynamy. To jest rysunek, który wziąłem z podręcznika Charlesa Kittla, który sobie bardzo cenię. On jest w polskim wydaniu kilkakrotnym. Pewnie jest za trudny dla uczniów, ale niektóre rzeczy są tam bardzo proste. I on tu narysował taki obrazek, który mówi tak. Metal, półmetal, półprzewodnik. To jest koncentracja nośników ładunku. Żeby płynął prąd, nośniki ładunku muszą się ruszać. Jeżeli nie ruszają się, prąd nie płynie. Teraz musimy wiedzieć, kto ma ładunek w ciele stałym, kto może się ruszać i ilu ich jest. To jest początek. No i teraz, jeżeli to jest metal taki jak miedź, ja tu będę czytał to, co mówić, albo potas, albo slud, odwrotnie, to jest rzędu liczby Avogadro, 10 do 23. Jeżeli to są półmetale, to może być bardzo różnie, o kilka rzędów wielkości, ale ciągle bardzo duże. Takim najbardziej znanym półmetalem jest bizmut, ale tu jest też grafit, gdzieś tu powinien być grafen i inne pierwiastki. Tu są półprzewodniki oznaczone tajemniczo German czysty, ponieważ tego punktu postawić się dobrze nie da, ponieważ półprzewodnika wszystko zależy od tego, czy umieściliśmy tam jakieś domieszki, czy oświetliliśmy go, czy on jest P, czy N. I to, że ci tutaj i półmetale, i metale są takie, jak Pan Bóg je stworzył, to znaczy jak chemia, struktura elektronowa, niewiele można zmienić. W półprzewodnikach wszystko można zmienić. Tu już jest 10 rzędów wielkości, a jeszcze w ogóle nie doszliśmy do izolatorów. Tu gdzieś jest krzem samoistny, 10 do 10, jeszcze 3 rzędy. A tam gdzieś jest naprawdę izolator, 20 rzędów, chyba 16 dokładnie. I wszystko da się wytłumaczyć teorią pasmową ciał stałych, którą znamy od lat 50 i którą teraz będę chciał Państwu przypomnieć. Otóż w tym podziale zrobiono wyłom pod tytułem możliwe jest inne rozwiązanie problemu przewodzenia elektryczności, o tym
teraz punkt pierwszy, rysunek, który lubię, a czy nie jest może najpiękniejszy. Proszę Państwa, budujemy kryształ. Tu stoją, to jest periodyczny układ atomów. Atom, 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 atom. Każdy z nich ma swoje stany elektronowe. Te stany głębokie, stany rdzeniowe, to po prostu są kreski tutaj. Dokładnie tak, jak uczymy się o atomie wodoru. Teraz im wyżej jesteśmy, tym większa szansa, że orbital elektronowy jest rozległy przestrzennie, że przekrywają się orbitale tego atomu i tego atomu. Jak się przekrywają, to z dwóch takich samych stanów robią się dwa rozszczepione. Jak jest ich n, zrobi się n rozszczepionych i to wszystko buduje pasmo dozwolonej energii. Nie ma jednej energii, jest zbiór energii. To pasmo może mieć 5 elektronowoltów albo i 10. I teraz bardzo ważne jest, które z pasm jest ostatnim, gdzie jeszcze są elektrony w pełni obsadzone, obsadzające to pasmo, i które jest puste, i czy między nimi jest, czy nie ma przerwy energetycznej. Od tego zależy, czy coś będzie metalem, czy półprzewodnikiem. Jak ten obrazek wezmę, o ten kółeczku tutaj, i przeniosę tu, to narysuje się to, co bardzo często jest w podręcznikach, czyli energia, prostokącik dla pasma walencyjnego, prostokącik dla pasma zabronionego i prostokącik pasma przewodnictwa. Tu są elektrony, tu im nie wolno jest być, a tutaj mogą być albo nie, zależy, czy to jest metal, czy półprzewodnik. Ten rysunek się rysuje, on jest bardzo prosty, zaraz pokażę, że jest w pewnym sensie zbyt prosty, ale zawiera bardzo ważną informację. W krysztale, tak jak w atomie, mamy obszary energii zakazane, niedozwolone, nie ma elektronów o takiej energii. Jeżeli chcemy elektron zwiększyć jego energię, to musimy stąd przeskoczyć aż tu. Innej możliwości nie ma. Stan o takiej pośredniej energii będzie niestabilny i zaniknie bardzo szybko. Teraz tych sposobów przedstawiania jest kilka. I tu chwilę będę chciał z Państwem zostać z tym rysunkiem. Mianowicie, tu jeszcze raz są moje prostokąty. Energia, pasmo walencyjne, całe zajęte, zakrzyżowane tutaj. Przerwa energetyczna, pasmo przewodnictwa, którym tu troszkę elektronów umieściłem. Ten opis jest bardzo ciekawy i ważny. Mówi, że są stany pasmowe, walencyjne, pasmo przewodnictwa, stany rdzeniowe, wyższe stany. Ale nic nie mówię o tym, ile jest elektronów o danej energii. W związku z tym to jest najbardziej prymitywny sposób przedstawienia tej tezy. Ja teraz stosuję inny zapis. Mówię o gęstości stanów elektronowych. On mi powie tak, ile jest stanów o danej energii, czyli w danym przedziale jednostkowym. To jest bardzo ważna wiadomość. Ja będę musiał kiedyś policzyć wszystkie elektrony. Muszę wiedzieć, jak szybko pędzą, jaką mają energię i w którą stronę lecą. Inaczej prądu nie policzę nigdy. I gęstość stanów jest, to jest dn po dE, czyli ilość stanów na przedział jednostkowym. Jeżeli interesuje nas to miejsce tutaj, czyli bo tu naprawdę dzieje się prawie wszystko w ciele stanu, czyli przerwa energetyczna poniżej i powyżej. Tu mam pierwiastkowe zależności pokazujące te gęstości stanów. Widać, że im wyższa energia, tym więcej elektronów. Mi dziwnie, ale taki jest rozkład, aż do maksimum, a potem to spada. I jest kolejne pasmo. Proszę zwrócić uwagę, że gęstość stanu jest niezerowa tylko tam, gdzie jest mój prostokąt. Tutaj. Poza prostokątem jest zero. Tam nie ma w ogóle żadnych stanów. I to też nie jest koniec, to też jest niedobrze, bo to sugeruje, że są co prawda energie, różne ilości elektronów o różnych energiach, ale nic nie mówi nam o tym, jak one się poruszają w krysztale. Do tego potrzebna jest trzecia charakterystyka, relacja dyspersji energii elektronów. E od K. Analog fizyki klasycznej E równa się P kwadrat na 2M. My lubimy to pisać E równa się H kwadrat na 2M, a to jest to samo. I teraz okazuje się, że elektronom o różnych energiach odpowiadają konkretne wektory falowe. Mówimy, że to są liczby kwantowe elektronów w ciele stałym. Nie jest tak, że każdy z nich ma taki sam pęd czy quasi pęd. Elektron o danej energii ma dany quasi pęd. To jest ważne, jak będziemy prąd liczyć, musimy wiedzieć, jak szybko elektron się porusza. W związku z tym nawet ta wielkość nam nie wystarczy, musimy znać tą. No i tu relacja jest znana, to jest paraboliczne, czyli dokładny analog P kwadrat na 2M. I tu też, to jest pasmo przewodnictwa, to są stany obsadzone, to jest pasmo walencyjne. I to jest ta historia teraz. My to nazywamy relacją dyspersji energii, ona niesie całą informację, mówi ile elektronów, o jakich pędach, o jakich energiach jest kryształem. Mając tą wiadomość, mogę dopiero zacząć liczyć transport elektronowy. Liczyć, ile elektronów biegnie w którą stronę i kto dobiegnie do amperomierza i czy on się w lewo, czy w prawo w końcu kiedy wychyli. To przekłada się taki obrazek, który jest w wielu podręcznikach, który pokazuje tylko ten obszar, gdzie jest naprawdę ciekawie, czyli pasmo walencyjne, paraboliczne, tak jak my to tu piszemy, K kwadrat funkcja, całe zajęte w izolatorze, pasmo przewodnictwa, całe puste i przerwa. No i to są te wielkości. Te obrazki można zobaczyć często.
teraz to jest obrazek tak zwanego półprzewodnika samoistnego, czyli czegoś, co jest idealnym kryształem i w przerwie energetycznej nie ma nic, nie ma żadnych dozwolonych stanów. Jeżeli bym zaświecił światłem, to muszę mieć energię o taką. Stąd mogę wziąć elektron i tu muszę go umieścić. Nic niżej nie jest możliwe. I teraz, tak jest w izolatorach, tak jest w samoistnych półprzewodnikach, ale tak nie jest w domieszkowanych półprzewodnikach. Ten rysunek też jest w wielu podręcznikach i on jest bardzo ważny, bo tylko dzięki temu, że takie rysunki istnieją i że takie zjawiska istnieją, mamy całą tą naszą współczesną elektronikę. Ponieważ jak ktoś powiedział kiedyś, krzem idealny, bezdefektowy, jego użyteczność byłaby prawie żadna. Jest to bardzo ciekawy materiał, ale zupełnie nie elektroniczny. To jest krzem domieszkowany, jest tym czymś, co zmieniło, no bez przesady, zmieniło świat tak naprawdę. I teraz wprowadzamy do krzemu półprzewodnika pierwiastek, półfosfór jest, czyli pięciowartościowy fosfór za czterowartościowy krzem. Cztery elektrony są potrzebne do zbudowania wiązań dookoła, a piąty jakby niepotrzebny. On jest tym elektronem słabo związanym, po którym uważamy, że będzie mógł poruszać się w kryształ. Zrobię materiał typu N. Teraz na tych diagramach, o których mówiłem, on jest, stan elektronowy takiego centrum defektowego jest tu, tuż pod dnem pasma. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Gdyby nie było tych stanów, najniższa możliwa energia, która może wzbudzić elektrony stąd, to jest stąd tutaj. 1 elektronowolt, czyli 8000 kelwinów. Czyli nic się nie da zrobić z normalnych warunków. Stąd tutaj, czyli ze stanów defektowych do dna pasma, jest 10 mili elektronowoltów. 1/3 energii termicznej w temperaturze pokojowej. Takie wzbudzenia są w pełni możliwe i będą działać. I teraz, mając to do dyspozycji, zmieniliśmy materiał elektrycznie mało użyteczny, materiał genialny, który można manipulować. Jak Państwo wiecie, można to zrobić w drugą stronę, czyli umieścić w krzemie bor na przykład, czyli pierwiastek trójwartościowy. Bor ma za mało elektronów walencyjnych i będzie chciał jeden ukraść ze struktury pasmowej od elektronu, co oznacza, że zabierze stąd i połknie tu na te swoje stany akceptorowe. To oznacza, że tutaj nie ma elektronu. To jest ten tajemniczy obieg o nazwie dziura przewodnictwa, czyli tak naprawdę też elektron, którego, czyli całe pasmo elektronowe bez paru elektronów, które tam powinny być. I kombinując te dwie rzeczy można zrobić diodę, tranzystor, procesor i wszystko, co tam Państwo sobie możecie pobrać. To jest źródło tej kariery półprzewodników. Teraz tak, potrzebujemy znać relację dyspersji, gęstości stanów, potrzebujemy wiedzieć, ile jest nośników, skąd się wzięły i to jeszcze jest nie wszystko. Musimy też wiedzieć, czy stany elektronowe, które wyliczyliśmy, są obsadzone fizycznie przez elektrony. Innymi słowy, musimy się zapytać o prawdopodobieństwo, że na danym stanie elektronowym naprawdę jest elektron. Bo mamy stany obsadzone i puste. I ktoś musi pilnować tego, czy licząc prąd, nie policzyliśmy za dużo albo za mało. To coś, to jest wspomniana na poprzednim wykładzie funkcja rozkładu Fermiego Diraca. To są elektrony, spin jedna druga, więc to układy fermionowe, obowiązuje funkcja rozkładu Fermiego Diraca. W pewnych granicznych sytuacjach możemy mieć analog funkcji rozkładu Maxwella-Boltzmanna, ale to o tym nie będę mówił. Ta jest jedyna prawdziwa, jak się jej porządnie używa, nic złego stać się nie może. W tej funkcji rozkładu jest jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie w zerowej temperaturze jest po prostu stopień, tak? Tak? Tak. To oznacza, że do energii Fermiego, czy jak niektórzy mówią potencjału chemicznego, prawie to samo, wszystkie stany są zajęte, powyżej wszystkie puste. Jak temperatura jest różna od zera, część stanów powyżej energii Fermiego może być obsadzona, a część poniżej jest pusta. I musimy to uwzględnić. Ile razy będziemy sumować czy całkować, będziemy mnożyć przez tą funkcję i ona nam zagwarantuje, żeśmy nie policzyli za mało, ani za dużo. Dobrze. To wszystko teraz doprowadza mnie do rysunku, który sam własnoręcznie kiedyś namalowałem dla doktorantów naszych, który podsumowuje tą klasyfikację. I od tej klasyfikacji będziemy teraz robić skok ku naszym izolatorom. Rysujemy to, co zawsze, czyli kwadraciki, które tak starałem się zdeprecjonować przed chwilą. Energia. I teraz tak, pasma. Tu są poziomy rdzeniowe, które praktycznie nie zmieniły się w krysztale. Tu jest pasmo walencyjne, całe zajęte. Tu jest pasmo przewodnictwa, całe puste. To jest przerwa. Poziom Fermiego gdzieś pół drogi, to statystycznie tak wypada. Nic się z czymś takim nie da zrobić. Zasady są takie. Jeśli pasmo jest puste, to nie ma w nim elektronów, prąd nie płynie, bo nie ma komu się poruszać. Jeśli pasmo jest pełne, prąd jest też zero. Powód jest taki, że w takim zapełnionym paśmie zawsze jest jeden kolega, co biegnie do plus, z pędem plus i taki sam z pędem minus. Razem jest zero. Trzeba coś zrobić. Tą symetrię trzeba zburzyć, co oznacza, że trzeba
inaczej ułożyć elektrony w paśmie, ale można je inaczej ułożyć, jak ono jest częściowo zapełnione. Jak jest całe pełne, to przestawianie miejscami elektronów, profesor Geiger przed chwilą nam to mówił, niczego nie zmienia, one są nierozróżnialne. Który elektron mieszka na którym stanie elektronowym, nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Wynik jest zero także. Ci nic nie dają, ani momentu magnetycznego, ani prądu elektrycznego, ani ciepła właściwego, nic. Tak jakby całkowicie neutralny obiekt. Puste w oczywisty sposób też nic nie daje. Teraz na drugim krańcu jest metal. Otóż w metalu sytuacja jest taka, że ilość elektronów dostępnych w układzie jest taka, że kolejne z pasm jest zapełnione tylko do połowy. Tutaj bezpośrednio nad energią Fermiego są już te nowe stany. Tu nawet na małe zaburzenie może elektrony go przestawiać miejscami tak, że prąd będzie płynął. Nie ma konieczności przekraczania przerwy energetycznej. Teraz, oczywiście półprzewodnik to jest taki trochę inny izolator w tym sensie. Trochę inny, ale bardzo ważny, ponieważ przerwa jest trochę mniejsza, można go domieszkować, można go oświetlać i zmieniać. Półmetal to jest taki dziwny metal, w którym przekrycie jest delikatne tych pasm i koncentracje są bardzo małe, więc on, te dwie klasy materiałów nie mają przerwy energetycznej na wzbudzenia elektronowe, tak to liczenie brzmi. Te dwa mają przerwy, tyle że w półprzewodniku można ją kontrolować, a w izolatorze to jest takie, jak przyroda chciała. Gdzieś tu po drodze są różne dziwne sytuacje, na przykład to jest bardzo silnie domieszkowany półprzewodnik. Można to zrobić tak, żeby obsadzić częściowo, tak jest w laserach, trzeba tak zrobić, tak w diodach tunelowych musimy zrobić. No i to jest taka klasyfikacja. Ona dotyczy wnętrza i powierzchni. Nie ma tutaj żadnych tajników. Nie wpadł na to, żeby się zastanawiać, czy możliwe jest, żeby w środku było inaczej niż na powierzchni. I tej klasyfikacji się trzymamy i do niej za chwilę wrócimy. Teraz punkt następny, pytanie, jak już to wszystko wiemy, to oczywiście mamy dosyć łatwą odpowiedź na pytanie, dlaczego izolatory nie przewodzą, a metale przewodzą. W izolatorach nie ma kto przewodzić, a próba wygenerowania nośników w izolatorze oznacza, że trzeba jakoś zabrać elektrony stąd i umieścić tu. No to kosztuje kilka tysięcy kelwinów energii termicznej, więc ten materiał się najpierw stopi, zanim zacznie przewodzić, więc to nie jest dobry pomysł. Dobrze. Tym niemniej wymyślono, jak to zrobić i pierwszy model przewodnictwa elektrycznego to był model Drudego, najprostszy możliwy. Próbujemy opisać mikroskopowo prawo Ohma, takie zapisane przez gęstość prądu elektrycznego, pole elektryczne i przewodnictwo elektryczne. Odwrotność przewodnictwa, oporność elektryczna właściwa, tak jak zawsze. I wzór, który proponuje Drude jest taki, że te przewodnictwo równa się ładunek razy koncentracja nośników razy ruchliwość. Nic tu nie ma tajemniczego, ja bym powiedział tak. Przewodnictwo będzie tym większe, im więcej jest nośników prądu, czyli koncentracja, im większy niosą ładunek i im szybciej się poruszają w kryształach. I to mierzy ruchliwość. Ruchliwość liczbowo równa się prędkości, jaką nabędzie elektron w kryształe w polu elektrycznym jednostkowym. Jeśli ruchliwość jest duża, elektron jakoś przez ten kryształ biegnie żwawo. Jeśli ruchliwość jest mała, biegnie wolno. To zależy od tego, kto go rozprasza, kto zabrania mu się poruszać szybko. Istnieje wyrażenie mikroskopowe na ruchliwość, które mówi, że to jest ładunek razy czas relaksacji podzielony przez masę. Czym u nas jest to masa efektywna, uwzględniająca, że elektron nie jest w próżni, tylko w potencjale fizycznym. Czas relaksacji, czyli czas między każdym kolejnym procesem rozproszenia. Elektron nie porusza się, tak? Zaraz będziemy o tym mówić, tylko tak naprawdę z prędkością, czasem bardzo dużą, rzędu tysięcznej prędkości światła. No, wielokrotnie ulega rozproszeniu, a pole elektryczne powoduje tylko niewielkie przesunięcie dryf w tą stronę. Tam mamy 1/1000 prędkości światła, a ten dryf, możecie Państwo sobie policzyć, jeden nawór prądu w drucie miedzianym milimetr kwadrat to jest metr na sekundę raptem. To jest po prostu wolne. Ale cały czas mówię, no, to jest tak i delikatnie bardzo w tą stronę, pole. To jest całe źródło tego prądu. I to jest pomysł Drudego na opis. No, on zawiera parę rzeczy, które są niedobre, ale parę rzeczy, które są znakomite i ta metoda działa, ludzie jej się uczą i dobrze, że to robią. I z tego wynika też odpowiedź, taka próba najgrubszego przybliżenia, jak właściwie powinno być. No i jak się cofnę do tego wzoru, to patrzę i widzę tak, mam się spytać o ładunek i tu nie ma o co pytać. Albo jest ładunek plus E, albo minus E. Innych możliwości tak naprawdę nie ma, chyba że całe atomy albo jony się poruszają, wtedy może. Koncentracja nośników jest najważniejsza. Teraz w metalu koncentracja nośników od temperatury w ogóle nie zależy, ponieważ jest dana przez ilość atomów i ilość miejsca w strukturze elektronowej. W związku z tym w metalu będzie tak, że w wysokich temperaturach oporność elektryczna będzie rosła, tylko dlatego, że elektrony będą coraz bardziej rozpraszane przez drgającą sieć, przez defekty i różne rzeczy.
Natomiast w niskich temperaturach metal ma jakąś tam określoną oporność właściwą. Im bardziej jest czysty, czym ona jest mniejsza. I taki znany parametr typu stosunek tych oporów pokojowej do oporów helu w helowej temperaturze to jest miara czystości materiału. To jest prawda dla metalu, a to jest kompletnie nieprawda dla półprzewodnika zwykłego, gdzie najpierw trzeba się zapytać, czy są nośniki i ile ich jest. I tam okaże się, że rzędy wielkości, tu skala logarytmiczna, zmienia się koncentracja nośników. Więc w półprzewodniku będzie tak, im wyższa temperatura, tym więcej nośników, tym większe przewodnictwo, tym mniejsze opór. Czyli dokładnie odwrotnie niż tu. I przyczyna jest koncentracyjna, temperaturowa zależność koncentracji nośników. Dobrze. Teraz docieram do... Próbuję podejść do pytania o przewodzenie, przewodnictwo elektryczne jeszcze raz, ale wiedząc już, że naprawdę sprawy mają się troszkę bardziej skomplikowane. I teraz tak, pierwsze pytanie. Kto będzie transportował ładunek elektryczny? To się musi ruszać, musi dotrzeć do końca próbki, do drutu miedzianego i do naszego afterowierza. Teraz. Zwykle jest to transport elektronowy, czyli nośnikami są elektrony, te swobodne elektrony w kryształach. Ale tak nie musi być. Zdarzają się przewodniki jonowe. Kryształy KCL w odpowiednio wysokiej temperaturze ruszać się fizycznie będą jony K+. I to też jest prąd elektronowy. Natomiast my będziemy mówić zwykle, krzemie i miedzi to jest transport elektronowy, nie jonowy. Elektrolita będzie transport jonowy. Amperowerzowi moim zdaniem jest wszystko jedno, kto tam dobiegnie, byle w końcu jakiś prąd przepływa. Drugie pytanie, kto wywołał przepływ prądu? Możemy go wywołać przykładając pole elektryczne i wtedy mówimy o prądzie dryfu. Normalnie elektron powinien w polu elektrycznym przyspieszyć z taką siłą, tam siła Lorentza dzielona przez masę, ale on będzie rozpraszany, więc naprawdę będzie dryfował. Tu przyspieszy, tu zwolni, tu przyspieszy, tu zwolni. To jest prąd dryfowy. Źródłem dryfu jest pole elektryczne, ale tak nie musi być. Może być prąd dyfuzyjny, jeśli jest gradient koncentracji nośników ładunków. Albo gradient temperatury. Cała klasa zjawisk termoelektrycznych, gdzie siłą napędową przepływu jest różnica temperatur, a nie pole elektryczne. Trzeba wiedzieć w związku z tym, czy transport jest taki, czy taki. Prąd taki, czy taki. To jeszcze nie wszystko. Trzeba jeszcze się zapytać, kto transportuje, jakie stany kwantowe są wykorzystywane w tym transporcie. Czy to są stany pasmowe, czy może jest inaczej. Jest inna możliwość hoppingowa. To znaczy, są takie materiały, w których elektrony mieszkają, trzymają się bardzo blisko tych centrum defektowych, tych donorów. I one wcale nie chcą do pasma przewodnictwa skakać, ale lubią przeskoczyć z jednego centrum na drugie. I to jest mechanizm hoppingowy z angielska, czy po polsku przeskoków. Opór jest bardzo duży, ale prąd płynie. I to jest realny mechanizm. I on w związku z tym nie wykorzystuje w ogóle tych pasmowych stanów, o których my mówimy. Więc u nas w miedzi i w krzemie będzie pasmowy. Ale tak nie musi. To też jest nie wszystko. Teraz jest pytanie, w jakim reżimie ten elektron, ten prąd transportuje. Reżim dyfuzyjny to jest taki, że elektron wielokrotnie, miliard razy w ciągu sekundy, a może nawet więcej, zderza się i zmienia swój kierunek, czasem do przodu, czasem do tyłu i tylko delikatnie dryfuje w tą stronę. To jest dyfuzyjny reżim. Wiele rozproszeń, bardzo krótkie czasy, krótkie drogi swobodnego przebiegu elektronu. Natomiast może być reżim balistyczny. Jest taki wykład na naszym YouTubie profesora Grabeckiego, który można zobaczyć, gdzie on pokazuje, że jeżeli materiał jest bardzo czysty, rozpraszenia są bardzo rzadkie, drogi swobodne długie, czasy relaksacji długie, to elektron dobiegnie do końca próbki i nie rozproszy się w ogóle. To jest realna sytuacja. Wtedy transport jest balistyczny. Taki jak, nie wiem, w lampie elektronowej, czy jak w starych kineskopach telewizyjnych. To jest normalny, przyspieszony ruch w polu elektrycznym, i kończy się uderzeniem w ścianę, czyli w barierę potencjału między kryształem a resztą świata. To jest naprawdę możliwe i realizowane w wielu sytuacjach. Może być jeszcze inaczej, mianowicie ten balistyczny ruch może jeszcze być w tak małym obiekcie, że rozmiary obiektu są rzędu długości fali de Broglie, o której profesor Gajda opowiadał. No i wtedy dopiero jest ciekawie, bo elektron wtedy powinien być widziany jako fala materii, a przenoszenie prądu nie jako tam biegnięcie naładowanej kulki przez kryształ, tylko jako transmisja fal elektronowych. I to jest reżim kwantowy balistyczny. Teraz, jak prąd płynie w miedzi albo w krzemie, to jest prąd elektronowy, dryfowy, pasmowy, dyfuzyjny. Ale może być inaczej. Dobrze. Dobra, teraz próbujemy liczyć jeszcze raz. I zaraz przejdziemy do tych nowych rzeczy. Piszę jeszcze raz ten sam wzór, bo to jest wzór z kinetycznej teorii gazów, w ogóle jakby strumienie czegokolwiek, czyli ładunek
razy koncentracja, razy prędkość. Co jest złego w tym wzorze? Czy, bo on mówi tak, wszystkie N są takie same, mają tą samą prędkość, ten sam ładunek. No więc Drude nie mylił się, wszystkie elektrony mają ten sam ładunek i w tej części ma rację. Natomiast to nie jest dobrze, nie jest tak, że wszystkie mają tę samą prędkość, czy ten sam pęd, bo wiemy, że to jest rozłożone w strukturze elektronowej i obowiązuje nasze E od K. W związku z tym naprawdę musimy wykonać sumowanie po wszystkich stanach elektronowych i sprawdzić, ile elektronów, o jakiej prędkości, o jakiej energii bierze udział w tym przenoszeniu prądu elektrycznego. To możemy zrobić całkując i tu proszę zwrócić uwagę, tu jest ta funkcja, o której mówiłem, funkcja rozkładu, która mówi, czy elektrony są, czy ich nie ma w tych, o takich spektrze falowym, bo inaczej mówiąc, czy stan elektronowy o takim K, czy o takim pędzie, są rzeczywiście obsadzone. Jak to wysumujemy, no tylko wygląda skomplikowanie, to trudne wyrażenie nie jest, to dostaniemy prąd. No i teraz robimy to. Podstawiamy funkcję Fermiego Diraca oto, która jest funkcją opisującą stan równowagi termodynamicznej. Otóż jak to zrobimy, to możecie Państwo sobie poćwiczyć, wynik będzie 0. Musi być 0, ponieważ w równowadze termodynamicznej wszystkie prądy są zerowe. Tak liczymy bardzo wiele efektów. Każdemu elektronowi biegnącemu w prawo z prędkością plus V, pędem plus P i wektorem falowym plus K odpowiada wektor z minus V, minus P, minus K. Największy skrót. To trzeba zużyć tą symetrię. Jak jej nie zużymy, prąd nie popłynie. Teraz co robi pole elektryczne? Pole elektryczne zmienia tę funkcję F0 od K, czyli równowagową, na funkcję F od K o pewien człon liniowy z polem elektrycznym. To jest pewne przybliżenie. Jak to zrobi, to się okaże, że taka całka nie jest już zerowa, a wynik można przedstawić w postaci sigma razy pole elektryczne. W ten sposób wyliczymy prawo Ohma. Z tego widać już zresztą, że prawo Ohma to jest tylko przybliżenie bardzo małych pól, że ona nie, w zasadzie nie ma prawa działać przy bardzo dużych polach, ale działa dobrze. Jeszcze raz, trzeba wyliczyć, przesumować po wszystkich stanach elektronowych, pilnując jakie są ich prędkości i jakie energie, sprawdzając, czy stany te są zajęte, czy puste. To jest procedura robienia tego. Wynik finalny jest taki. Jak póki nie ma pola elektrycznego, prąd jest ściśle zero. Przyłożenie pola zmienia rozkład, zmienia tą pełną symetrię, wytwarza niezerowy prąd i wynik jest taki, że to jest prawo Ohma, J równa się sigma razy N. Robiąc to, trzeba pamiętać o bardzo wielu niezwykle interesujących moim zdaniem rzeczach. Polecam Państwu, być może znaną Państwu książkę profesora Gintera, która jest dla studentów, ale ją się fajnie czyta, który pokazuje, jak bardzo różne są elektrony te, o których mówimy w szkole, klasyczne, od elektronów w ciele stałym i od elektronów relatywistycznych. To jest jego rysunek E od K, czyli nic innego jak P kwadrat na 2M. To jest związek pędu z masą, prędkością i z wektorem falowym. No i tu nic jakby zaskakującego w tym obrazku nie ma. To jest elektron relatywistyczny, tu jest ta pierwiastkowa zależność. Tu, jak Państwo widzicie, jest graniczna prędkość C, tak jak powinno być. To tu jest liniowe, tu biegnie sobie jakoś tak. A to jest elektron w ciele stałym. Ten twór, o którym cały czas mówimy, że to on ma prąd przenosić. No, podobny to on jest, ale tylko tutaj. To jest paraboliczna relacja dyspersji. Proszę zwrócić uwagę, że im wyżej jesteśmy w energii, to się kończy w pewnym charakterystycznym miejscu, które wynika z periodyczności sieci krystalicznej. Następny możliwy elektron będzie tu wyżej i to będzie już drugie pasmo. Co więcej, jak widać, prędkość tu na krawędzi pasma jest zero. Elektron w pewnym sensie, nie wiem, można odbije się, czy jakoś tak na to trzeba spojrzeć. I to, jak patrzymy na to, wiemy, że E od K będzie czymś, co podstawiamy do tej całki. Musimy odróżnić tę sytuację od tej i od tej. Dobrze. Teraz te całe działanie pola elektrycznego, ja już, żeby nie przedłużać tej sprawy, sprowadza się do tego, że w przestrzeni pędów czy wektorów falowych mamy takie koło, nie mam czasu na szczegóły, pole elektryczne te koło czy tą sferę przesuwa w kierunku E. I to przesunięcie powoduje, że o ten tutaj półksiężyc to jest obszar elektronowych, stanów elektronowych, który daje prąd elektryczny. Teraz ostatnio obiecałem w abstrakcji, że powiem o równaniu kinetycznym Boltzmana. Ja go ruszać nie będę, broń Pani Boże. Chcę tylko powiedzieć, że współcześnie robimy to tak, że musimy znaleźć metodę, która uwzględnia po pierwsze wpływ pól
siły Lorenza na elektrony, wpływ procesów rozpraszania na elektrony i wpływ na przykład gradientów temperatury na elektrony. Używamy czegoś takiego jak przestrzeń fazowa, tu są położenia, a tu jest wektor falowy czy pęd. I pytamy się, jak on był w czasie t minus dt, tutaj miał r' k', to po tym krótkim czasie znalazł się tutaj, zmienił położenie, zmienił pęd. To kto go tutaj mógł zagonić, ten kąt? I się okazuje, że mogły go tam pola pchnąć, mógł tam dryfem się poruszać, a mógł ulec rozproszeniu. To wszystko trzeba uwzględnić. Jak się to zrobi, to dostaje się takie oto równanie, którym tu już nie pisałem, jest całkowe wyrażenie skomplikowane na rok. To jest różniczkowo całkowe równanie, nieliniowe, dosyć paskudne, ale rozwiązywalne, które bierze pod uwagę te wszystkie rzeczy, o których ja próbowałem Państwu opowiedzieć, żeby dobrze opisać. I na jego podstawie możemy opisywać efekty Hola, przewodnictwo, efekty termoelektryczne, prąd w krzemie, prąd w tranzystorach itd. Nie znaczy, że on opisuje wszystko, ale w zasadzie to jest to, do moment, do którego dochodzimy przynajmniej z doktorantami naszymi dalej, to są już schody i bardzo specjalistyczne rzeczy. To też jest zresztą paskudne, nie polecam rozwiązywania tego. Proszę Państwa, to miało zbudować obraz tego, o czym trzeba myśleć, jak klasyfikować ciała stałe. Teraz chciałem przejść do kolorowej części. Mianowicie dlatego, że okazało się, to wszystko jest prawda, ale nie cała prawda, tak jak jakieś tam przysiędzę. I sytuacja jest taka, powtarzam jeszcze raz. Wydawało nam się, że świat dzieli się na izolatory i półprzewodniki, metale i półmetale. W izolatorach jest przerwa energetyczna, przewodnictwo w temperaturze zerowej jest zerowe. W metalach przerwy nie ma, przewodnictwo jest niezerowe, nawet jak schodzimy do temperatur prawie bliskich zera. Okazuje się, że to jest wszystko prawda i że każdy materiał w pewnym sensie należy albo tu, albo tu. Istnieją klasy materiałów, które w ogóle nie poddają się temu opisowi, ale o tym jest tak zwane skorelowane, ale nie będę o tym mówił. I wymyślono tysiące pomysłów mówiących, skąd mogą brać się takie przerwy i jakie układy mogą przewodzić, jakie nie. Przyszli matematycy, powiedzieli, że można pewne wnioski wyciągać z topologicznych charakterystyk tych powierzchni Fermiego, tych sfer naszych. I ku naszemu zdumieniu to teoretycy zaproponowali, że powinny istnieć zupełnie inne rozwiązanie problemu przewodnictwa elektrycznego. I to zupełnie inne rozwiązanie polega na tym tutaj, to jest z Wikipedii wzięte. Na tym, że zamiast tradycyjnej sytuacji, czyli zajęte pasmo walencyjne, a tutaj puste pasmo przewodnictwa, że to jest prawda, tak jak to opowiadałem Państwu cały czas, ale tylko dla kryształów, dla wnętrza kryształów. Natomiast na powierzchni, tylko na powierzchni, przez to rozumiemy 5 nanometrów, powiedzmy sobie, może płynąć prąd, i to bardzo dobrze płynąć, który charakteryzuje zupełnie inną relację dyspersji. Tu mamy paraboliczną, P kwadrat na 2m i tu P kwadrat na 2m, a tu jest liniowy, PK. No jest pytanie, i teraz te stany są tylko na powierzchni, na dodatek jeszcze ich ten moment spinowy, czyli ten wewnętrzny moment pędu, który elektron posiada, jest precyzyjnie określony. Elektron, który biegnie w tą stronę, plus K, ma spin do góry, a ten przeciwnie ma spin do dołu. Tak nie jest w normalnych materiałach. To oznacza polaryzację spinową, to oznacza prądy spinowe i to oznacza nową zabawkę dla spintroniki poprzedniej. Czyli szukamy jakby innych rozwiązań tej sytuacji. I teraz ciekawostka w tym wszystkim jest taka, że udzielono odpowiedź na pytanie, kto właściwie miałby takie dziwactwo pokazywać. I okazuje się, że żeby tak było, trzeba sprawdzić szczegółowo strukturę elektronową, czyli te obrazki, które rysowałem, materiału w jego wnętrzu. Jeśli ona jest normalna, to tych stanów nie będzie i krzem nie ma takich stanów. I miedź też nie ma, bo nie może, bo to metal cały. Natomiast jeśli jest tak zwana odwrócona, zaraz spróbuję pokazać na palcach, co to znaczy, to te stany będą i nie można się ich pozbyć. Na powierzchni można mieć stany przewodzące półprzewodniku, ale to trzeba coś zrobić, defekty umieścić tam, nanieść jakieś materiały. Tutaj to jest samo z siebie. Nie wchodząc w szczegóły, to jest bardzo dziwny rodzaj przewodnika prądu, ale o którym wielu uważa, że jest lepszy niż normalny przewodnik, ponieważ jest odporny na pewnego rodzaju defekty, które się mogą znaleźć. Innymi słowy, nie każdy centrum rozpraszające może rozproszyć ten elektron, ponieważ on podlega pewnej ochronie ze względu na symetrię odwrócenia czasu. No, tak, żeby nie rozwodzić się. Teraz, co to znaczy odwrócone albo nie? Każdy może mieć swoje wyobrażenie, ale proszę Państwa, spróbujmy sobie wyobrazić, że budujemy kryształ tak, jak ja go próbowałem zrobić, czyli atomy są daleko, potem się zbliżamy,
końcu jest parametr sieci, powstaje struktura elektronowa. Tak. Z punktem wyjścia zawsze są orbitale atomowe. No tutaj mamy jakiś związek chemiczny zbudowany z anionów i z kationów. Potem zbliżamy je, więc pasma się wytwarzają, tam rozszczepienia, różne rzeczy wchodzą w grę, ale na końcu są szerokie pasma, o których mówiliśmy. Tu gdzieś ta przerwa jedna nam została. Teraz, jeśli w wyniku tego tworzenia się struktury pasmowej atomowe orbitale tego pierwiastka, anionu, dalej zostały niżej niż tego niebieskiego kationu, czyli tak jakby fizyka atomowa chciała je ułożyć, potencjały jonizacyjne, to materiał jest trywialny, nic złego się z nim nie zdarzy i krzem taki jest. Więc jeśli w wyniku powstawania tego kryształu czerwone orbitale stają się wyżej energetyczne niż niebieskie, to oznacza, że jest inaczej niż byśmy chcieli wywnioskować z fizyki atomowej. To oznacza, że gdzieś tu te przecięcie nastąpiło. I to przecięcie to jest moment, w którym ta teoria i cała ta mechanika kwantowa mówi nam, że można tak mieć. Warunkiem jest, że na granicy między materiałem z odwróconym układem pasm i zwykłym materiałem będą stany powierzchniowe i to są właśnie te tajemnicze stany, o których mówimy. To była jakaś tam propozycja teoretyczna, którą przejmowali się teoretycy, ale okazało się, że po pierwsze to nie jest żadna fikcja, tylko prawdziwe stany. Tak się to wizualizuje. Na dwuwymiarowych układach to jest krawędziowy prąd, a w trójwymiarowych to jest powierzchniowy, taka paczka świąteczna. I te prądy zmierzono. Zmierzono pole magnetyczne, które generuje ten prąd. No, jakby ktoś wziął igłę magnetyczną, podjechał odpowiednio blisko tej powierzchni i zobaczył, że się odchyla. No to ja więcej dowodu nie potrzebuję, to znaczy, że naprawdę płynie prąd. I ten eksperyment wykonano, to jest Stanford w Kalifornii kilka lat temu. W związku z tym to jest naprawdę prąd, który płynie. Ten prąd naprawdę niesie spin, potrafi być spinowo spolaryzowany i ma różne dziwne cechy. Teraz oczywiście można się zapytać, jak można sprawdzić, czy takie obiekty istnieją. Jest wiele technik doświadczalnych. Ale taką kluczową techniką, o której trzy słowa powiem, to jest metoda, to jest spektroskopia elektronowa, czy to jest fotoemisyjny efekt taki, jak którego Einsteina, który uczymy w szkole. Tyle tylko, że my to robimy trochę lepiej, my, czyli ci, którzy umieją takie pomiary prowadzić, mianowicie analizujemy elektrony, które uciekły z kryształu po pobudzeniu promieniowaniem elektromagnetycznym, ale analizujemy nie tylko ich energię, ale także pęd i jeszcze stan spinowy. Mając to, możemy zbudować tą strukturę pasmową, o której mówiliśmy. I to się odbywa. O, jak się ruszy, to się będzie. Eksperyment jest znany. Bierzemy źródło promieniowania elektromagnetycznego, laser albo jeszcze lepiej laboratorium synchrotronowe. Oświetlamy kryształ. W promieniowaniu musi mieć energię większą od pracy wyjścia, więc może elektron fizycznie wybić z kryształu na zewnątrz. Na zewnątrz elektron trafia do komory próżniowej, gdzie są elektromagnetyczne możliwości detekcji. Mierzymy kąt, pod którym wyleciał i mierzymy nad pracami wektor P. Z tego wnioskujemy, jaki elektron był w kryształe. To nie jest takie może do końca oczywiste, ale wiemy, że tak można. I takie eksperymenty się wykonuje, pamiętając przy tym, że ta metoda jest strasznie wrażliwa na powierzchni. Istnieje taka krzywa uniwersalna, która mówi droga ucieczki elektronów w zależności od tego, z kryształu, w zależności od tego, jak dużą energię kinetyczną elektron ma. I okazuje się, że naprawdę, żeby wybić elektron z kryształu, to jest głównie wybijanie z pierwszego jednego nanometru, czyli z samej powierzchni. Ponieważ głębiej ulokowane elektrony w ogóle nie uciekną, one nie mają szansy na opuszczenie kryształu, nawet jeśli damy im tą energię z 100 elektronowoltów, którą tutaj mamy. W związku z tym pomiary prowadzimy przy takich energiach i widzimy przede wszystkim powierzchnię. To jest w związku z tym technika super, bo my chcemy zobaczyć powierzchnię, a nie chcemy oglądać wnętrza kryształu. I teraz to jest to zupełnie inne niż na przykład techniki optyczne, w których światło odbite od próbki półprzewodnikowej zwykle niesie informację o pierwszym mikronie kryształu, a nie pierwszym nanomicie. Ludzie zrobili wiele pomiarów, znaleziono wiele materiałów. W ciągu roku były dowody eksperymentalne, że ten wytwór teoretyków naprawdę istnieje. To są te materiały. Pierwszy z nich to jest stop, bismut, antymon, półmetale dwa, jak Państwo widzicie. Potem są związki chemiczne znane, te molekuły, to są struktury dwuwymiarowe. I są rodzaje badań, czyli niektórzy liczą strukturę pasmową, pasmo wolicyjne, pasmo średnictwa. Te czerwone to są te dziwne nowe stany.
Mówimy o nich metaliczne, ponieważ jak Państwo widzicie, przerwa biała, która tu była kiedyś, teraz jest zamknięta przez te stany. W tym materiale nie ma przerwy. Przewodzi albo objętość, albo powierzchnia. Ale nie ma możliwości, a w prawdziwym izolatorze jest przedział energii, gdzie nikt nie przewodzi. I takich materiałów jest wiele, ja nie chcę się w to wdawać. Natomiast chciałem na przykładzie tego pokazać Państwu, jak rozróżnić izolator zwykły od topologicznego. To jest przykład, jeden z pierwszych, też wymyślony przez teoretyków i zrealizowany doświadczalnie, to jest bizmut jest na jednym końcu, a antymon jest na drugim końcu. Oba to półmetale. Półmetal tu oznacza, Państwo proszę zwrócić uwagę, że jakby te dwa pasma walencyjne i przewodnicze przekrywają się troszeczkę. W związku z tym, choć tu jest przerwa, to tu jest inne, innymi słowy, nie ma takiej energii, mogę szukać przy każdej, żeby jakieś pasmo nie było dostępne do transportu. A przekrycie jest słabiutkie, więc to nie jest metal, to półmetal. Natomiast przerwy nie ma. Przerwa musi być we wszystkich możliwych wartościach K. To jest przedział K możliwy. To samo jest tutaj. Znowu mamy taką sytuację, że dwa pasma się przekrywają i tutaj jest półmetal. Natomiast dodatkowo tutaj ten, co to liczył, napisał też te zielone i czerwone kółeczka, który mówi, czy jego układ pasm jest trywialny, czy nietrywialny. I jak Państwo widzicie, dla bizmutu nie ma przerwy energetycznej, więc to nie jest izolator. I jeszcze układ pasm jest trywialny, więc to w ogóle topologicznie jest niedobry dwukrotnie. Dla antymonu układ pasm jest odwrócony, ale przerwy nie ma. Otóż ktoś wpadł na pomysł, żeby sprawdzić taki skład chemiczny stoku i pokazał, że pasma tak się poprzesuwały, że teraz istnieje przerwa, proszę zwrócić uwagę, gdzie bym nie szukał, a przeglądam całe wszystkie możliwe wektory K, nie ma nikogo. To jest przerwa prawdziwa, jak w izolatorze. Ale czerwony jest wyżej niż zielonego, to znaczy, że układ pasm jest odwrócony. I to, i tylko to jest izolatorem topologicznym. Jak to wymyślono, to to zbadano i okazało się, że to prawda. No i od tego się zaczęło. W tej chwili to są tysiące publikacji. Ścigają się ci najwięksi, którzy chcą do tej fundacji na N, do Sztokholmu się udać kiedyś. Sprawa nie jest błaha, ponieważ to, że te stany tam są, wynika z czegoś bardzo, bardzo fundamentalnego. Jak się okazało, że to dotyczy elektronowych układów, okazało się, że te same argumenty można zastosować do układów optycznych, a nawet dźwiękowych i nawet do tychże kondensatów Bose-Einsteina. W dziwnych sytuacjach. I to okazała się być koncepcja, którą teraz się uważa być może, że cały podział materiałów na różne klasy nie będzie się opierał na symetriach czy na parametrach porządku, jak do tej pory, a na topologicznych cechach. No taka matematyka przyjdzie zupełnie ze świata, którego się nie spodziewaliśmy. Nie, żebym ja się na niej znał, proszę mnie nie pytać. 5 minut dla nas, jest 11, to jeszcze mamy chwilę. My próbowaliśmy znaleźć swoje miejsce w tym, co jest, zaręczam Państwu, bardzo trudne, nie dlatego, że takie może mądre, ale dlatego, że po prostu pół świata się ściga. No jest pół świata chińsko-japońsko-amerykańsko, to się można ścigać, ale to nie jest dobre zajęcie. Trzeba szybko zrobić swoje i potem mieć nadzieję, że nie zdążą. Zwykle jest tak, że teoretyk przychodzi z pomysłem. No i nasz teoretyk to nazywa się Liang Fu, ja skończył uczelnię w Chinach, przeniósł się do Ameryki, pracuje w Politechnice w Massachusetts, czyli pewnie najlepszym miejscu na świecie, żeby się takimi rzeczami zajmować. I oni wymyślili, że materiał, którym my od dawna się zajmowaliśmy, telurekcyny, ma taką dziwną strukturę elektronową. To jest policzone. Niebieskie to jest pasmo walencyjne, pasmo przewodnictwa. Tu jest przerwa, jak widać, bo tu na tej energii to ja sobie mogę chodzić po całej strefie Grubena, sprawdzać wszystkie wektory falowe i nie znajdę niczego. I okazało się, że na powierzchni tego kryształu są te czerwone, dziwne obiekty, które oni słusznie zinterpretowali jako powierzchniowe stany topologiczne. Innego rodzaju. Chronione inną symetrią, to już bez szczegółów. I taka praca się ukazała i pół roku później trzy grupy, nasza, japońska i amerykańska, pokazały, że naprawdę tak jest. Sam twórca był zdumiony, że to tak szybko może działać. Powód był bardzo prosty. Te kryształy po prostu były. Trzeba było tylko wiedzieć, czego szukać. To jest tak jak z zadawaniem dobrych pytań. Dobre pytanie pomaga w znalezieniu odpowiedzi, a złe prowadzi na manowce. Więc tu była podpowiedź teoretyków, była bardzo dobra. I my się tym zajęliśmy. Trzy słowa o tych materiałach. To są, nie mamy tu, materiały, które łatwo zrobić. Bierzemy grupę czwartą układu okresowego. Tu, gdzie jest krzem, gdzie jest German, cyna, jodu. I grupę szóstą, tlen, siarka, selen, telur. I teraz okazuje się, że te metaliczne pierwiastki i te niemetaliczne pierwiastki mogą budować
związki chemiczne, o takie na przykład, albo nawet stopy, o takie. I te materiały to są po prostu znane półprzewodniki. Detektory podczerwieni, materiały termoelektryczne, od dawna znane. I teraz teoretyk powiedział, że o ten telurek cyny ma być topologiczny. A my od razu wiedzieliśmy, że albo to jest topologiczne i wtedy szczegóły nie są ważne. Wiadomo, w związku z tym, że inne też muszą być, że ten musi być topologiczny, ten topologiczny, ten nie, no to albo to jest topologia i tylko ważne rzeczy decydują, albo to nie jest topologia i szczegóły są ważne i wtedy wszystko to jest nieprawda. No i jak mając ten pomysł, zajęliśmy się tą sprawą. Kryształ jest piękny. Być może jak będziecie Państwo w laboratorium doktora Dybki, to można tam zobaczyć ten kryształ, jeśli go akurat, bo to on w szczególności się zajmuje badaniem. To jest sól kuchenna, tylko że u mnie zamiast NaCl jest PB i TE. A poza tym to jest dokładnie to samo. Łupie się tak samo, takie kostki, pudełka zapałek można stosować. A to jest jego struktura pasmowa, te E od K, o których mówiłem. No, można się zastrzelić, ale naprawdę ważne jest tylko tu, co po powiększeniu jest tu. A dla topologicznej klasyfikacji ważne jest tylko, czy ten kolega tutaj to jest z minusikiem, a ten z plusikiem, czy na odwrót. Brzmi śmiesznie, ale działa. I tym się kierując, można było odkryć w pewnym sensie nowe materiały. Myśmy to zrobili, szukając w przedziwnych miejscach. Można badać związki chemiczne, można badać roztwory stałe, my nazywamy. To jest taki materiał, w którym jeden pierwiastek zastępuje drugi, ale w ściśle określonych pozycjach w sieci krystalicznej. Takich materiałów jest wiele. Państwo używacie przyrządów, w których jest często aluminu, arsenek, galu. To jest dokładnie to samo. W arsenku galu część atomów zastąpiono aluminium albo indem, w zależności od tego co. I tym można dostroić laser do danej energii, zrobić falowód o danym współczynniku załamania. To nie są rzeczy nieznane. Można stroić parametry takie jak przerwa energetyczna w sposób ciągły. No i my znaleźliśmy taki materiał, w którym spodziewaliśmy się, że w temperaturze pokojowej on będzie trywialnym izolatorem, a jak go schłodzimy, to zrobi się topologiczny. I w jednym eksperymencie. Jak wymyśliliśmy, tak zrobiliśmy. Mamy na szczęście jeszcze technologię kryształów objętościowych u siebie, którą też można zobaczyć czy kiedyś przy okazji. I umiemy hodować kryształy na różne sposoby, z fazy ciekłej, czy przez transport w fazie pary. Te kryształy wyglądają tak. To jest ampuła kwarcowa, czyli materiał, który w technologii używany jest często. Jeśli Państwo nie będziecie grzali tego materiału powyżej 1150 stopni, to on wszystko wytrzyma i super się nadaje do pracy. To jest startowy materiał. Chemicznie czysty, odpowiednie proporcje chemiczne, bardzo mało defektów. No tak zrobiony, ta półprzewodnikowa czystość to jest taki świat zupełnie inny niż chemiczna czystość. To wiele rzędów wielkości większe. A to jest kryształ, który wyrósł obok. On gdzieś na tym gruziku tutaj zaczął rosnąć. I chytrość tej metody patentowanej przez pana Szczerbakowa, naszego instytutu, polega na tym, że kryształ sam wybiera jedno z ziarenek i ono i tylko ono rośnie. A reszta towarzystwa mówi im dziękujemy. Zwykle w kryształach jest tak, że wiele zarodzi się rozwija i taki pozrastany jakiś dziwny twór wyrabia. A tutaj mechanizm sam w jakiejś tam konkurencji to się zjawia. On to steruje tam strumieniem ciepła, atmosferą, profilem temperatury. No, nie wiem, to jest sztuka bardziej niż nauka, jak oni mówią. Więc hołbimy jak możemy tego technologa i on takie. To co Państwo widzicie, to jest, nie jest nic innego, tylko ściany 1.0.0. No tej pudełka zapałek, o którym mówiliśmy. Na tych ścianach ma być to coś, to nowe przewodzenie. Jeden z ładniejszych wygląda tak i on jest wyjęty z pieca, położony na papierze milimetrowym i nikt go nie dotykał. Tak jak odbija, to jest miara tego, jak ładnie wygląda. I ta powierzchnia to jest ta, co Amerykanie mówią, ma być topologicznie, a nasze zadanie było sprawdzić, czy jest. Widzieliśmy, to zawsze trzeba zrobić badania takiego materiału, badamy dyfrakcję rentgenowską, te piki tutaj słabo widoczne, to mówią, że to jest monokryształ. Badamy, potem łupiemy to, naciskamy po prostu skalpelem i to pęka. Zostawiając bardzo płaską w skali atomowej, to jest przebieg takiego skanu, mikroskopie sił atomowych. I on tu pokazuje, że jest wręcz płaskoatomowo, skok o parę angstremów, kolejny skok. I te pasy to są prawie gładkie. I taki obiekt jest badany i łupiemy w próżni. Najpierw próbkę ładujemy do
maszyny, która będzie ją mierzyć, czyli spektrometr, fotoelektronowego spektrometru, tam łupiemy 10 do minus 11 tora i taka ultraczysta powierzchnia jest badana. Nie taka, co sobie połupiemy na powietrzu i taka by nie działała. No i wynik. Wynik jest taki tutaj, nie będę ich mierów pokazywał. Wygląda jak moje rysunki z pierwszej części, ale to nie jest rysunek, tylko jest prawdziwy pomiar. To jest energia, a to jest wektor falowy, czy pęd tego elektronu. To jest pasmo walencyjne, to jest pasmo przewodnictwa. Przewodnik jest typu N w naszym przypadku, więc trochę elektronów jest na dnie pasma. Myśmy to zmierzyli, to nie jest narysowane ani policzone. Ten spektrometr sprawdził. Przybiegły elektrony z kierunku 30 stopni, było ich tyle. Jak ich było dużo, to jest silnie żółte. Jak ich było mało, to jest niebieskie. I teraz to jest przykład materiału, który jest domieszkowany silnie półprzewodnik typu N. Ale jest przerwa tutaj. A to jest izolator topologiczny. W tym miejscu, gdzie powinna być przerwa, nie ma przerwy. Najsilniejszy sygnał, który przyszedł, to jest sygnał z obszaru przerwy. Liniowy żółty krzyż, to są stany topologiczne. Tak teoretyk to przewidywał i tak to wyszło. To można na różne sposoby sprawdzać. My to robiliśmy. Czasem można nawet dostać coś, co jakby ktoś się uparł, to za na ścianę można sobie powiesić. To jest mierzenie tego w różnych reżimach. Przy małych wektorach falowych, przy dużych wektorach falowych, w jednym kierunku krystalograficznym, drugim. I teoria mówi, powinniśmy czasem dostawać dwa krzyże, bo tu jest granica strefy Brillouina, bez szczegółów, a czasem dostawać takiego motylka. Tak jak to było przewidziane, tak dostaliśmy. Ponownie to jest pomiar, to nie jest żaden dzieło artysty. Zrobiliśmy tych pomiarów bardzo wiele, żeby skończyć sytuację Państwa. Jest tak, że możemy mieć materiały, w których zaczynamy z materiałem z przerwą energetyczną, N typu, trochę elektronów na dnie pasma, obniżamy temperaturę, przerwa trochę zmalała, ale nic się nie stało, żaden krzyż żółty się nie pojawił. I to jest trywialny izolator. Jemu jest wszystko jedno, czy on jest helu, w helowej temperaturze czy w pokojowej, ma stany elektronowe pasma przewodnictwa, pasma walencyjnego i niezajętą przerwę energetyczną. A to jest przypadek izolatora topologicznego. Słodziliśmy, tam gdzie powinna być przerwa jest teraz. Sygnał od elektronów. Jeżeli zmienimy skład chemiczny tego, to ten efekt będzie dużo wcześniej niż się spodziewał. Dobrze. No, w naszym przypadku mamy jeszcze, już kończę teraz swoje sprawy, mamy jeszcze wsparcie teorii. A to tak, żeby troszkę wiedzieć, jaka jest struktura tych badań naszych. My to mierzymy, a za rogiem siedzi profesor Buczko i liczy. I jak on liczy, to my sprawdzamy, czy nam dobrze wyszło i czy on dobrze policzył. Trochę się śmieje, ale wynik rachunków jest taki, że to jest trywialny materiał, a to jest topologiczny. Zobaczycie Państwo, pasmo walencyjne, pasmo przewodnictwa, tak jak zawsze. I tu też tak jest, ale tu są te dwa tajemnicze krzyżki. To jest to. Można to policzyć, można to zmierzyć. To już zostało zrobione w kilku miejscach na świecie, więc kończąc już też, nie będę skończył. Przewiduje się, że to coś jeszcze ma przedziwną własność spinową, że jest polaryzacja spinowa. Elektron, który biegnie tam, ma spin tak. Ten, który biegnie tak, w moją stronę ma o tak. A ci, co biegną w inne strony, cały czas jest kąt prosty utrzymany. Normalnie tak nie jest. Normalnie elektron se biega gdzie chce, spin ma jeden taki, drugi taki, a tu tak nie jest. Ludzie wierzą, że to jest nowy rodzaj prądu elektrycznego. Kończę, proszę Państwa. Próbowałem opowiedzieć Państwu starą historię o tym, jak rozumiemy przepływ prądu elektrycznego w różnych materiałach. W szczególności zwracałem uwagę, że są różne możliwości, metale, półmetale, półprzewodniki, różne nośniki ładunku, różne reżimy fizyczne transportu, ale w takiej miedzi czy krzemie to jest transport elektronowy, to tak do zapamiętania, dyfuzyjny i wykorzystujemy stany pasmowe. Acz mówiłem, że jest wiele innych możliwości. Jak to policzyć? Próbowałem powiedzieć. Natomiast ta nowość w tej dziedzinie, to odkrycie, które ekscytuje wielu, to jest to, że tak jakby w świecie dzielącym się na izolatory i metale pojawiło się trzecie rozwiązanie, izolator we wnętrzu, a metal na powierzchni. I to metal o niesłychanie ciekawych własnościach. I trzy izolatory topologiczne, teraz są już materiały topologiczne, izolatory, krystaliczne izolatory, półmetale. Czy to naprawdę jest jakaś nowa opcja elektroniczna, czy nie? To ja bym powiedział grubo za wcześnie. Ale troszkę na zasadzie, jak znajdziesz coś ciekawego, to inni, mądrzejsi od ciebie znajdą fajne zastosowania do tego czegoś. Wierzę, że i w tym przypadku tak będzie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.